Dzień dobry, nazywam się Natalia Palmowska i dzisiaj powiem Wam kilka słów na temat piramidy zdrowego żywienia. Czym ona w ogóle jest? Jest to taki zbiór ogólnych zasad prawidłowego żywienia, ale nie tylko żywienia, również stylu życia. I teraz powinniśmy sobie zwrócić uwagę, jak generalnie jest skomponowana. Na samym dole mamy aktywność fizyczną oraz styl życia. To, że powinniśmy się więcej zdecydowanie ruszać, to, że powinniśmy kontrolować swoją wagę, masę ciała, powinniśmy również dbać o higienę osobistą, powinniśmy dbać o sen, to wszystko jest na samym dole piramidy. Co to oznacza? To oznacza, że to jest najważniejszy element naszego zdrowego stylu życia. Co mamy wyżej? Wyżej mamy warzywa i owoce. Ich powinno być po prostu w naszej diecie najwięcej. Przede wszystkim nacisk kładziemy na warzywa, około 5 porcji, natomiast owoców 2-3 porcje dziennie. Warzywa powinny być jak najbardziej różnorodne. Nie wiem, czy wiecie, ale mamy aż 90, nawet 95 różnych rodzajów warzyw. Wyżej mamy produkty nabiałowe, mamy również jeszcze wyżej jaja, mięsa, ryby, czyli tych ilości produktów związanych z białkiem, właśnie dostarczania pełnowartościowego białka odzwierzęcego bądź też roślin strączkowych, które mają białko roślinne, powinna być optymalna też do naszego zastosowania, ale troszeczkę mniejsza niż warzyw i owoce. Tuż nad warzywami mamy produkty pełnoziarniste, takie jak płatki, płatki owsiane, orkiszowe, jęczmienne, jakie lubimy, gryczane, kasze. Również chleb, tak, pieczywo, jeżeli jest pełnoziarniste, jak najbardziej ono w naszej diecie powinno się znajdować, szczególnie jeśli dobrze je tolerujemy. Jeżeli nie tolerujemy na przykład laktozy, bądź mamy zespół jelita drażliwego, na pewno te produkty mogą być troszeczkę gorzej tolerowane. Na samej górze piramidy mamy tłuszcze. Faktycznie ich ilość nie powinna być zbyt duża w naszej diecie, jeżeli nie jesteśmy na jakichś dietach wysokotłuszczowych, wówczas musimy pamiętać o tym, żeby ona była, bo też wiele, szczególnie kobiet, unika tłuszczu, przechodzi na diety ubogotłuszczowe, a tłuszcz jest bardzo ważnym elementem naszej diety, dlatego nie strońmy od niego. Używajmy pestek, orzechów, oliwy z oliwek, awokado, to są świetne źródła tłuszczu, które również powinny w codziennym naszym menu się znaleźć. Pamiętajmy też, że zdrowe żywienie, zdrowy styl życia, czyli to wszystko, co pokazuje nam piramida, jest w kontekście profilaktyki chorób. Chorób nie tylko cukrzycy, chorób metabolicznych, ale również chorób nowotworowych. Warto to podkreślić, że tutaj duży udział antyoksydantów, czyli właśnie warzywa znowu, owoce, również produkty pełnoziarniste, duży udział błonnika, błonnik też w profilaktyce. Raka jelita grubego tutaj ma bardzo duże znaczenie, a te produkty zbożowe, pełnoziarniste też mają sporą ilość błonnika, podobnie znowu jak warzywa i owoce. Stąd taki tutaj rozkład tych produktów. Czego powinno być najwięcej, co musicie zapamiętać? Warzyw i owoców, wody, a na drugim miejscu produktów pełnoziarnistych, oczywiście źródła białka, dobrej jakości źródła białka, tak, o tych wszystkich elementach myślę, że powiedziałam dzisiaj Wam już tutaj dokładnie, także żyjcie zdrowo.